Nazywam się Tomasz Kaźmierczak i jestem specjalistą w dziale badań i rozwoju. Twardość wody to jej cecha, która mówi nam, ile jest w niej rozpuszczonych substancji mineralnych. Są to głównie związki wapnia i magnezu. Im jest ich więcej, tym mówimy, że woda jest twardsza. Możemy sobie umownie podzielić wodę na cztery kategorie, w zależności jak dużo tych substancji się w niej znajduje. Jest to woda miękka, średnio twarda, twarda i bardzo twarda. W Polsce głównie możemy spotkać się z wodą średnio twardą i bardzo twardą. Twardość wody możemy zmierzyć poprzez oddanie próbki wody do sanepidu, jak również lokalni dostawcy wody, tak jak wodociągi miejskie, udostępniają takie informacje m.in. o twardości wody na swoich stronach internetowych. Natomiast najprościej będzie zbadać tę wodę własnoręcznie za pomocą testu kropelkowego, który możemy nabyć w sklepach z wyposażeniem hydraulicznym. Zmiękczanie wody polega na usunięciu z niej tych związków mineralnych, które odpowiadają za jej twardość, czyli związków wapnia i magnezu. Odbywa się to poprzez przepuszczenie wody przez specjalną żywicę jonowymienną, która podczas tego przepływu usuwa jony wapnia i magnezu, natomiast w to miejsce oddaje jony sodu. Zmiękczona woda to wiele korzyści. Te, które możemy zaobserwować od razu, to brak osadu na armaturze w łazience czy w kuchni, jak również brak tak zwanego kamienia w czajniku. Natomiast jest jeszcze szereg innych korzyści związanych na przykład z oszczędnościami na środkach czyszczących, ponieważ twarda woda utrudnia działanie tych środków poprzez tworzenie trudnych do wypłukania osadów. Kolejną korzyścią jest ochrona naszych urządzeń i instalacji grzewczych. Twarda woda powoduje powstawanie osadów, które negatywnie wpływają na te urządzenia, natomiast woda zmiękczona nie powoduje tych osadów, w związku z czym urządzenia mogą pracować wydajnie znacznie dłużej, co powoduje obniżenie kosztów eksploatacji. Zmiękczacze są dedykowane głównie do wody wodociągowej, czyli takiej, która już jest zdatna do picia, ponieważ ich głównym zadaniem jest obniżanie twardości wody. W przypadku, gdy mamy własne ujęcie, jak na przykład studnia głębinowa, gdzie mogą znajdować się inne zanieczyszczenia, wówczas zalecałbym wykonanie obszernych badań, na przykład w stacji Sanepid, i wtedy zdecydować o dobraniu odpowiedniego urządzenia do danych zanieczyszczeń. Przede wszystkim powinniśmy kierować się rozmiarem urządzenia, a mówiąc dokładniej ilością żywicy jonowymiennej, jaka się w nim znajduje. W zależności od tego, jak mamy duże zużycie wody, ile mamy osób w gospodarstwie, tak dobierzemy odpowiedni zmiękczacz, żeby nie regenerował się zbyt często.